Szanowni Państwo, może na wstępie podzielę się z Państwem, z gośćmi dobrą nowiną, dobrą informacją, informacją związaną z pozyskaniem środków na rozwój przedsiębiorczości, na wsparcie, w szczególności przedsiębiorców, którzy chcą rozpoczynać biznes. Otóż Park Przemysłowy Łomża wspólnie z partnerami podpisał umowę na działanie związane z rozwojem przedsiębiorców. Działanie odnosi się do projektu Platformy Startowe dla Nowych Pomysłów. Kwota dofinansowania tego projektu wynosi 95%. Wartość tego projektu 24 miliony złotych przez 4 lata. Projekt jest skierowany w szczególności do młodych osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, posiadają innowacyjny pomysł na biznes. No i oczywiście odbywa się aplikacja poprzez stronę internetową platformystartowe.pl, gdzie Państwo możecie zapoznać się ze szczegółowymi warunkami. W wyniku tego projektu powstanie w województwie podlaskim przez 4 lata 270 nowych przedsiębiorstw. Bo ponieważ w tym projekcie warunkiem jest to, że jest po zgłoszeniu zawiązywana działalność gospodarcza w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Także myślę, że te działania, które są podejmowane, które są wspierane przez naszych tutaj gości, pana ministra Krzysztofa Jurgiela, któremu bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, za wsparcie, także przez naszą poseł Bernadetę Chmielicką, przez naszego gospodarza, pana prezydenta, który wspiera i pomaga w naszych działaniach. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że dofinansowanie tego projektu na jedną osobę, później oczywiście na spółkę, wynosi do 800 tysięcy złotych. Do 800 tysięcy złotych. A co ciekawe, w tym projekcie można wydać środki na wynagrodzenia. Jest to jeden z niewielu projektów, gdzie pieniądze mogą być przeznaczone na wynagrodzenia pracowników. Także myślę, że działania, które tutaj są podejmowane, które są wspierane przez naszych gości, przynoszą efekty i przyczynią się oczywiście do rozwoju naszego województwa. A mam nadzieję, panie ministrze, że również pan, który utożsamia, który tutaj funkcjonuje w naszym województwie, zna pan bardzo dobrze nasze problemy, nasze bolączki, będzie pan nas wspierał w dalszej swojej karierze w Brukseli. I na to, nie ukrywam, panie pośle, bardzo liczę. Także z góry dziękuję za dalsze wsparcie, ale żeby nie było tak słodko, to powiem, panie ministrze, że również będziemy dalej kontynuować rozbudowę parku i wsparcie oczywiście drugiego etapu, czyli hali wielofunkcyjnej. Dlatego też prośba o nowej perspektywie o pomoc, o wsparcie, o życzliwość. Dziękuję serdecznie i bardzo proszę o zabranie głosu pana Mariusza Chrzanowskiego, prezydenta miasta Łomży. Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Panie prezesie, serdeczne gratulacje z powodu kolejnych środków, które będą wykorzystane w naszym subregionie łomżyńskim. Dziękuję też za inicjatywę podjęcia rozmowy, dyskusji na temat środków, które do Łomży mogą wpłynąć w ciągu najbliższych lat. Też jest dobra okazja do tego, żeby podsumować i też podziękować za te środki, które do Łomży w ostatnich lat wpłynęły, dzięki którym możliwe było realizację bardzo dużo przedsięwzięć w naszym subregionie łomżyńskim. Widzimy, że nasz kraj bardzo szybko się rozwija. To pokazują poszczególne statystyki, gdzie Polska wskazywana jest jako wzór rozwoju gospodarczego, gdzie przecież 2/3 nowych miejsc w przemyśle powstają właśnie w naszym kraju. Widzimy, w jakim szybkim tempie w ostatnich latach rozwijała się zachodnia strona
naszego kraju, ale dzięki właśnie wprowadzonemu zrównoważonego rozwoju naszego kraju możliwość otrzymały też wschodnie województwa, w tym województwo podlaskie. Szereg inwestycji, które były realizowane w poprzednich latach, dzisiaj są wizytówką naszego regionu. Ja chciałbym przypomnieć, że miasto Łomża jako lider subregionu ostatnich rankingu bardzo prestiżowego pisma Wspólnota osiągnęło zaszczytne miejsce 8 wśród miast na prawach powiatu na 48 miast, 8 miejsce, gdzie jeszcze w poprzednich latach osiągaliśmy dość odległe lokaty, 14, 18. Była to klasyfikacja za lata 2015-2017. I dzisiaj też otrzymujemy już informacje, między innymi od Wspólnoty, że miasto Łomża w kolejnych rankingach jest bardzo wysoko, o czym też na pewno w odpowiednim czasie poinformujemy opinię publiczną. To pokazuje, że te środki, które w ostatnich latach do naszego miasta wpłynęły, zostały dobrze wykorzystane. Nie chcę tutaj przytaczać oczywiście liczb, skupię się na głównych działaniach, które były podjęte, jak chociażby Hala Kultury z dofinansowaniem 10-milionowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cieszymy się, że ta inwestycja jest dobrze realizowana. Nic na razie nie stoi na przeszkodzie i będziemy w następnym roku już podejmować działania, które wpisane są w ten projekt, które mają na celu też pobudzać kulturalnie działania w mieście Łomża, ale oczywiście też wpływać w pewnym stopniu też na działania przedsiębiorcze, o czym też zresztą mówiliśmy w kontekście idei powstania Hali Kultury. To bardzo dużo inwestycji drogowych, inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu zewnętrznemu, jak chociażby 30 milionów z RPO, z Urzędu Marszałkowskiego na między innymi ulicę Zawadzką, jak szereg inwestycji drogowych, które robiliśmy w ramach programu dróg gminnych i powiatowych, czyli ulica Wiosenna, Polowa, ulica Niemcewicza, czy wczoraj przecież podpisywaliśmy też umowę na realizację ulicy Kolejowej w ramach właśnie programu dróg gminnych i powiatowych, ale to nie koniec, bo mamy też kolejne pomysły tych ulic w mieście do realizacji jest jeszcze sporo, stąd między innymi zgłosiliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych aż 12 ulic. Zobaczymy, czy na wszystkie uda nam się uzyskać środki. Oczywiście to będzie zależne od tego, jak inne samorządy z województwa podlaskiego będą aplikować o te środki, czy będą decydować się na składanie wniosków. I to myślę, że ta pula, która została przydzielona też decyzją pana premiera Morawieckiego, w naszym województwie będzie wykorzystana, bo my jako miasto Łomża mamy przygotowane wnioski, mamy część ulic, zresztą jest już realizowana, jak chociażby ulica Szmaragdowa, o którą też występujemy na dofinansowanie. Projekty miękkie, bo dużo mówimy o inwestycjach, tak jak powiedziałem, Hala Kultury czy Park Jana Pawła II, to też środki, które zostały pozyskane z zewnątrz, Filharmonia Kameralna, ale warto też wspomnieć o projektach miękkich, bo w ramach tych działań też udaje się pobudzać pewne inicjatywy społeczne w naszym mieście i dzięki życzliwości zarządu
województwa podlaskiego, dzięki panu marszałkowi otrzymaliśmy środki na centra integracji społecznych i najprawdopodobniej już 7 maja w Urzędzie Miejskim będziemy podpisywać umowę z zarządem województwa i myślę, że to też ten projekt bardzo pozytywnie wpłynie na nasz cały subregion, bo jest to projekt, który został napisany wspólnie z naszymi partnerami, z samorządami, między innymi z powiatem łomżyńskim. I tych projektów na pewno będziemy pisać dużo, bo widzimy, że jest to szansa na rozwój. Tak jak powiedziałem na wstępie, mamy dobry czas ku temu, żeby te środki pozyskiwać. Tych możliwości jest bardzo dużo. Ja się cieszę też z tego, że bardzo dużo instytucji miejskich aplikuje o te środki. To też pokazuje aktywność dyrektorów, pracowników poszczególnych jednostek. Ostatnio przecież w Urzędzie Miejskim podpisywane były 3 umowy, w tym między innymi 2 umowy miejskie na realizację naszych projektów, chociażby projekt Zespołu Szkół Weterynaryjnych, czy projekt MOPS-u, no i 3 projekt, który został napisany przez Hospicjum Świętego Ducha. Widzę też, że nasi przedsiębiorcy też są aktywni w pozyskiwaniu środków. Ostatnio zakłady spożywcze Bona otrzymały duże dofinansowanie. Spotykamy się tutaj w Parku Przemysłowym i wielokrotnie ten temat rozmawiamy, czy podczas śniadań biznesowych, czy podczas też spotkań tematycznych. Ostatnio nawet na pierwszej Radzie, Społecznej Radzie Gospodarczej też ten temat był podnoszony i tutaj z wypowiedzi naszych łomżyńskich przedsiębiorców widzę też, że będziecie Państwo o te środki się starali, bo Łomża naprawdę ma dużo do zaoferowania i mamy naprawdę przedsiębiorczych działaczy, przedsiębiorcze firmy, które te środki potrafią wykorzystywać i też myślę, że tutaj w perspektywie następnych lat, dzięki też życzliwości wielu osób i cieszę się z tego też, że dzisiaj spotykamy się w obecności bardzo zacnych osób, dzięki którym też możliwość pozyskiwania tych środków dla naszego miasta, dla subregionu łomżyńskiego była możliwa i mam nadzieję, że nadal będzie, bo tak jak powiedziałem, sporo mamy też działań, które chcemy realizować. Bardzo dużo wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Ministerstwie Sportu i tutaj ogromne podziękowania dla pana ministra Krzysztofa Jurgiela, który zawsze też wspierał mnie w tych działaniach, też wielokrotnie ze mną w ministerstwie był i wiem o tym, że dzięki właśnie tej życzliwości, dzięki temu zaangażowaniu tyle w poprzedniej kadencji byliśmy byli w stanie zrobić. Oczywiście pani Bernadecie Krynickiej, która tutaj też na miejscu bardzo często ze mną jeździła właśnie też i do Ministerstwa Sportu, i do Ministerstwa Kultury, gdzie wspólnie te projekty przedstawialiśmy i też ten głos był bardzo ważny, te wsparcie płynące od posła z Łomży. Z panem posłem Kazimierzem Gwiazdowskim to sporo udało nam się też zrealizować zadań z zakresu ochrony środowiska i tutaj w szczególności Park Jana Pawła II. Też dziękuję za tą życzliwość, za te wizyty, które były w Narodowym Funduszu, dzięki czemu też mam nadzieję, że te środki wpłynęły, bo dzisiaj widzimy, że potrzebne jest te wsparcie na kilku płaszczyznach. My staramy się oczywiście, żeby te wnioski były jak najlepiej napisane. Staramy się, żeby one były jak najbardziej innowacyjne.
ale dziękuję też za te dobre słowo, za te wsparcie, za te też kontakty, które mają nasi posłowie, którzy potrafią też te wnioski bardzo dobrze przedstawić, dzięki czemu te środki wpływają do Łomży i te wsparcie naprawdę jest ogromne i mam nadzieję, że one nadal będzie, gdyż tak jak powiedziałem, tych projektów mamy bardzo dużo, w szczególności infrastruktura sportowa, bo ostatnio otrzymaliśmy też środki na halę sportową przy szkole podstawowej numer 2. Będziemy walczyć o halę sportową przy szkole podstawowej numer 5, numer 4. No i tutaj już i pana ministra, i panią poseł też o tym informowałem i też prosiłem o wsparcie. Wiem, że to jest duża inwestycja i potrzebujemy naprawdę wielu przyjaciół, którzy będą chcieli wesprzeć działania miasta, czyli hala widowiskowo-sportowa. Mamy pewną już koncepcję, prowadzone są rozmowy. No wiadomo, będą potrzebne środki i tutaj liczymy na ogromną przychylność i pomoc, bo sami jako miasto nie będziemy w stanie tego zrealizować. Musimy jak największym iść dofinansować, to najlepiej z kilku źródeł, bo jest to inwestycja naprawdę dość kosztowna, dlatego na razie skupiamy się na halach sportowych przy szkołach podstawowych, ale jeżeli w tej kadencji uda nam się zrealizować te hale, to myślę, że tutaj wspólnie razem podejmiemy się też i tego ważnego tematu i oczekiwań społecznych, które są. Nie przedłużając, jeszcze raz dziękuję naszym gościom za okazane wsparcie i oczywiście proszę o więcej. Dziękuję panie prezydencie. Panie ministrze, bardzo proszę. Szanowni państwo, prowadzimy tutaj wszyscy jako Prawo i Sprawiedliwość kampanię wyborczą i we wszystkich praktycznie samorządach coś się dzieje, ale tutaj rzeczywiście jeśli chodzi o Łomżę, to pragnę podziękować, pogratulować panu prezydentowi tej aktywności w ostatnich latach. Tutaj wszyscy obecni parlamentarzyści naprawdę współpracują i troska o Łomżę, o powiat łomżyński, bo dzisiaj o tym tutaj rozmawiamy, jest bardzo duża i myślę, że przed nami jeszcze lepszy czas. Ja kilka słów o sobie, jeśli chodzi o województwo, to województwo, jak wiem, powstało w 1999 roku i wtedy w tym samorządzie województwa pełniłem funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Kazimierz był też radnym, był to samorząd, który właśnie wtedy przygotował pierwszą strategię rozwoju województwa podlaskiego i województwo nasze było tak technicznie podzielone na 4 subregiony: łomżyński, suwalski, białostocki, bielsko-podlaski. Tutaj ta polityka, która następnie została wprowadzona w 2006 roku, jak byliśmy w pierwszym rządzie zrównoważonego rozwoju, ona została zahamowana przez ostatnie 8 lat. Dopiero w 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości z powrotem wprowadził zasady prowadzenia polityki rozwoju, przyjmując rozwój zrównoważony jako ten główny nurt i od tego czasu po pierwsze pozmienialiśmy dokumenty, bo opracowany został przez nasz rząd strategia odpowiedzialnego rozwoju, w której właśnie zwrócono uwagę, czy też cały rząd wziął odpowiedzialność za rozwój terenów czy zmarginalizowanych, czy terenów, które są zapóźnione i nasza cała Polska Wschodnia, w tym województwo podlaskie w Unii Europejskiej do takich regionów należy. I rząd skierował już od 3 lat bardzo dużo środków na infrastrukturę. No nasze województwo szczególnie to zaczyna odczuwać, bo trzeba było pewne sprawy pozmieniać. Tutaj dzięki temu, że rząd, w którym miałem być przyjemność, zwiększył nakłady na infrastrukturę o ponad 30 miliardów złotych. 2 lata temu można było i teraz też jest realizowane są te główne inwestycje infrastrukturalne, a przede wszystkim to, co dotyczy Łomży, Via Baltica, która ma być skończona w 2021 roku cała. No to jest sukces tego rządu, bo gdyby nie te środki, które przeznaczono, na pewno okres byłby wydłużony i te inne sprawy, jak Via Baltica, która jest realizowana,
czy droga Via Carpatia. To wszystko zwiększy dostępność województwa, będzie podstawą dalszego rozwoju. Dlatego ważne jest, abyśmy przygotowując się do tej nowej perspektywy finansowej, która już jest, jej projekt jest przedłożony, przedstawili takie argumenty i potrzeby, które przekonają Brukselę. Nasz rząd, myślę, że jest w tym zakresie przekonany, bo ja już w 2006 roku widziałem potrzebę programu dla Polski Wschodniej, o tym mówimy od 2000 roku w programie Prawa i Sprawiedliwości i to zostało umieszczone. I tego typu zapóźnienia w niektórych obszarach, one muszą być rozwiązane poprzez specjalny program dla Polski Wschodniej, o który będziemy zabiegali jako parlamentarzyści. Mam nadzieję, że w październiku też będą wybory, w których dalej funkcję rządową będą sprawowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. I wracając do tego, to tak jak powiedziałem, pracowaliśmy nad strategią, ona potem była zmieniana, ale w tamtym czasie dokładnie poznałem też województwo łomżyńskie i te problemy, które tutaj występowały i nadal występują. I myślę, że tu wspólnie akurat ci parlamentarzyści, którzy tutaj są, współpracują wspólnie z władzami samorządowymi, ze starostą, z prezydentem, z wójtami na terenie powiatu, co przynosi efekty, tym bardziej, że po wyborach samorządowych mamy jakby jednolitą władzę, gmina, samorząd i następnie samorząd województwa, no, który generalnie jest takim inwestorem za pomocą programu regionalnego, programu operacyjnego i myślę, że ta współpraca i następnie rząd, parlamentarzyści, to w ostatnich, myślę, tych dwóch latach się bardzo dobrze układa. I chciałem jeszcze raz pogratulować, no i deklarować, że dalej będę czy jako poseł, czy jako poseł parlamentu pracował na rzecz naszego województwa i w tym też na ziemię łomżyńską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Liczymy dalej oczywiście na wsparcie. Tym bardziej, tak jak powiedziałem, pan jest z Białegostoku, zna bardzo dobrze nasz region i mam nadzieję również, że w przyszłości tak samo i biuro powstanie, a najlepiej w parku razem z panią poseł, tego bym sobie życzył. Także przedsiębiorcy wszystko by mieli w jednym miejscu, mogliby chodzić w jednym miejscu. Także serdecznie dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pani Bernadety Panią Bernadetę Krynicką, poseł na Sejm. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie, panie ministrze, panie pośle, panie prezydencie, panie starosto. Widzicie państwo, my tutaj jesteśmy taką biało-czerwoną drużyną, która obrazuje bardzo wyraźnie tą współpracę. Mamy swoje starostwo, mamy województwo, mamy prezydenta i parlament i to jest taki przykład bardzo dobrej współpracy, bo szanowni państwo, bez jedności, bez zrozumienia, bez wsparcia, bez współpracy nie byłoby tego, co udało się zrobić dla Łomży i dla ziemi łomżyńskiej. Więc tutaj chciałbym podziękować za współpracę i panu prezydentowi, i panu ministrowi, i panu posłowi, i panu staroście, bo szanowni państwo, zawsze można na tych ludzi liczyć, bo tak naprawdę jeden człowiek nie jest w stanie niczego osiągnąć. To musi być wsparcie, na które zawsze możemy liczyć, ja mogę liczyć i skorzystając z okazji, bo nie chcę się powtarzać. Naprawdę, szanowni państwo, mamy świetną koniunkturę w tej chwili w naszym regionie, w naszym województwie. Takich czasów Łomża i ziemia łomżyńska jeszcze nie miała. Tylu inwestycji, takich inwestycji, które zostały wykonane w Łomży, to naprawdę były rekordowe i dobrze państwo o tym wiecie, ta kadencja pana prezydenta 2014-2018, to takiej kadencji, takiego prezydenta nie było, aby tyle pobudowano dróg, wyremontowano innych inwestycji, więc szanowni państwo, i to też dzięki współpracy między nami, parlamentarzystami. Teraz jest czas idealny, bo mamy województwo, samorząd województwa podlaskiego, który nas wspiera. Mamy swojego wicemarszałka, który jest całym sercem za Łomżą i za ziemię łomżyńską.
I naprawdę to ja się czuję tak dobrze w tym gronie, bo to są ludzie, z którymi można, mówiąc kolokwialnie, konie kraść. I w związku z tym, szanowni państwo, że to jest niezwykle ważny rok. Rok, bo mamy wybory do Europarlamentu w maju, mamy wybory do parlamentu na jesieni. I szanowni państwo, żeby Polska nabrała naprawdę mocy i żebyśmy dognali zachodnią Europę, to musicie państwo dać Prawu i Sprawiedliwości jeszcze przynajmniej dwie kadencje. Więc w trakcie jednej kadencji nie jesteśmy w stanie wszystkiego naprawić, co zostało zepsute, a idealnie by było, gdybyśmy mogli wzmocnić prawą stronę w Unii Europejskiej. Więc te wybory do Europarlamentu w maju są niezwykle ważne, a zarazem były lekceważone przez nas Polaków, bo procentowo był to najniższy udział Polaków w wyborach. My musimy, szanowni państwo, zrozumieć, że prawo tworzone w Unii Europejskiej odbija się w Polsce. My musimy się dostosowywać. My musimy mieć swoich porządnych ludzi w Europarlamencie, którzy będą dbać o interes Polski i Polaków. Będą dbać o to, żeby ta Unia była oparta o chrześcijańskie wartości. I w związku z tym, szanowni państwo, że 26 maja odbędą się wybory do Europarlamentu i to naprawdę są niezwykle ważne wybory dla Polski, dla Polaków, ale też dla Unii Europejskiej. Ja jako poseł ziemi łomżyńskiej, Bernadeta Krynicka, całym sercem wspieram na kandydata do Europarlamentu pana posła na Sejm RP Krzysztofa Jurgiela. Wiecie państwo, że startuję z drugiej listy wyborczej PiS z okręgu wyborczego, który obejmuje dwa województwa, Warmię, Mazury i Podlasie. I zachęcam państwa przede wszystkim, byście państwo przekonali wszystkich swoich znajomych do pójścia na wybory i oddania głosu właśnie na pana Krzysztofa Jurgiela. To jest niezwykle uczciwy, pracowity, dobry człowiek. Udało mi się przez te 9 lat tego człowieka poznać i mówię tu z całą odpowiedzialnością. Jest to parlamentarzysta z wieloletnim doświadczeniem współpracy z Komisją Europejską oraz przedstawicielami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie kształtowania i realizacji polityki spójności oraz spraw rolnictwa. Jestem pewna, że gdyby w 2002 i 2003 roku u steru byli tacy ludzie jak pan Krzysztof Jurgiel, to polscy rolnicy mieliby dopłaty bezpośrednie na poziomie krajów starej Unii Europejskiej. I muszę tutaj jeszcze przy okazji podziękować panu ministrowi za jego wsparcie i zaangażowanie. Dzięki niemu udało nam się zrealizować i mi wiele inwestycji i przedsięwzięć w Łomży. Tak jak wspomniał pan prezydent, to też oprócz tego, oprócz tej hali kultury, oprócz parku Jana Pawła II, bo oczywiście tak jak mówiłam tutaj, ogromne wsparcie też jest od pana posła Kazimierza Gwiazdowskiego. Każdy z nas pracuje w danej komisji w Sejmie i każdy z nas może wspierać daną dziedzinę. Szanowni państwo, to mogłam liczyć na wsparcie pana posła Krzysztofa Jurgiela przy zabieganiu o środki na szpital, gdzie udało się pozyskać około 5 milionów na remont SOR-u, na zakup mamografu i na remont apteki szpitalnej. To jest też pomoc w tym, że mamy współprowadzoną filharmonię naszą z Ministerstwem Kultury. Szanowni państwo, to jest też wielokrotne są środki na remont tej filharmonii. To są te inwestycje drogowe, bez których wsparcia nie byłoby tego, co mamy. I szanowni państwo, ostatni etap i bardzo duże środki, to jest ponad 5,5 miliona na remont starego budynku po szpitalu zakaźnym na Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień i wiele, wiele innych projektów, programów, projektów miękkich. Tego się nie da zrobić samemu. To musi być drużyna, która razem pracuje i wspiera. I głęboko wierzę, że wybory do Europarlamentu pokażą siłę Prawa i Sprawiedliwości. W naszym okręgu wyborczym, między innymi głosami mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej, pan poseł
Krzysztof Jurgiel będzie godnie reprezentował interesy Polski i Polaków w Unii Europejskiej, wykorzystując swoje doświadczenie, wiedzę w rzetelnej, sumiennej pracy. Będzie stanowczo sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich przedsiębiorców i rolników. Będzie zabiegał o opartą na chrześcijańskich wartościach Unię Europejską, suwerennych narodów. Szanowni Państwo, jestem przekonana, mój drogi kolego, panie ministrze, że zaprosi pan nas do Brukseli. Jest szansa. Ja liczę, ja czuję, że pan, będziemy mieć, szanowni państwo, swojego człowieka w Europarlamencie, bo kogo jak nie człowieka z tej ziemi, który naprawdę zna te problemy i jestem przekonana, będzie nas wspierał, bo środki do Łomży, prawda, panie prezydencie, jeszcze nam są potrzebne do parku przemysłowego, który musi być rozwijany, rozbudowany dla przedsiębiorców. Także mamy człowieka, mamy ludzi w samorządzie wojewódzkim, w starostwie, w parlamencie i myślę, że w Europarlamencie w maju będziemy mieć pana posła Krzysztofa Jurgiela i zachęcam, szanowni państwo, oddajcie głos na mojego kolegę Krzysztofa Jurgiela. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na naszej posłance bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni państwo, już na pewno krócej, bo zostało właściwie wszystko powiedziane. Ja chciałem tylko może wspomnieć o jednej rzeczy, o programie Polski Wschodniej. Tak? Inicjatorem tego i pomysłodawcą tego programu Polski Wschodniej był tutaj minister Krzysztof Jurgiel z nieżyjącą już zginęła, która w tragicznej katastrofie smoleńskiej, pani minister Gęsicko, to oni właśnie ten program wprowadzili, który został przyjęty na lata 2007-2011. Ten program był również realizowany w kadencji 2011-2015 i szanowni państwo, wcześniej było tak, że ten program był adresowany również do mniejszych miejscowości, takich jak Łomża i po prostu zostało zrealizowanych wiele inwestycji, czy Wyższa Uczelnia w Łomży, czy też obwodnica Stawisk i Szczuczyna. I w tej chwili jest problem, jest walka o to, czy ten program Polski Wschodniej będzie dalej utrzymany, czy nie utrzymany. Tak? Ja myślę, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań i myślę, że tutaj minister Krzysztof Jurgiel, który jest inicjatorem tego programu, dołoży, żeby ten program był utrzymany. My mamy program zrównoważonego rozwoju kraju. Chcemy, żeby w tym programie Polski Wschodniej znalazły się mniejsze zadania w poszczególnych miejscowościach, żeby ten program był adresowany nie tylko na duże miasta, tak jak Białystok, Olsztyn, Kielce, ale również na mniejsze miejscowości naszego województwa, bo uważamy, że nasze województwo powinno i nie tylko nasze rozwijać się równomiernie. Taki program chcemy stworzyć. Wczoraj, szanowni państwo, byliśmy z ministrem Jurgielem w Suwałkach, panie prezydencie. Tam buduje się piękna hala sportowa i myślę, że już mamy przetarte ścieżki. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tutaj starali się o to zabiegać, żeby również taka hala powstała sportowa w Łomży. Myślę, że pan minister Jurgiel jest to sprawdzony samorządowiec, bo również był prezydentem miasta Białegostoku. Zna problemy nie tylko polskiej wsi, bo można powiedzieć, że minister rolnictwa, ale stary samorządowiec. Zaczynaliśmy pierwszą kadencję Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego 98-22 i przypominam, że wtedy była piękna integracja, bo był przewodniczący Sejmiku z Białegostoku, a marszałek był z Łomży. Tak? I myślę, że dzisiaj łomżyniacy, idąc do wyborów 26, zagłosują na Krzysztofa Jurgiela, który jest sprawdzonym samorządowcem, również będzie zadbał o polską wieś. I myślę, że to będzie dobry wybór. Także zachęcam wszystkich mieszkańców Łomży i powiatu łomżyńskiego, żeby 26 oddali głos na Krzysztofa Jurgiela. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Bardzo proszę za pana głosu pana starosta Kaszubskiego. Szanowni państwo, samorządy zostały powołane po to, aby służyć swoim mieszkańcom. Podobnie wygląda, jeśli chodzi o powiat łomżyński, którego mam zaszczyt reprezentować, gdzie jestem starostą. Drodzy państwo, jesteśmy bogaci w ludzi aktywnych, przywiązanych do tradycji, do wiary, pracowitych. Natomiast, szanowni państwo, powiat łomżyński, na którym chciałbym się skupić, to głównie rolnictwo. Rolnictwo jest tą dziedziną jakże ważną, potrzebną, jedną z ważniejszych gałęzi w gospodarce, bo to rolnicy produkują żywność. Natomiast rolnictwo nie jest taką gałęzią, która przynosi dochody do budżetu samorządów, czy to gminnych, czy powiatowego. Proszę państwo, ja o tym mówię często, ale to jest istotne. Jeśli chodzi o budżet powiatu łomżyńskiego, jesteśmy najbiedniejszym powiatem w Polsce na 314 powiatów, jeśli chodzi o dochody na mieszkańca. I szanowni państwo, bez wsparcia
rządowego nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom naszych mieszkańców. Drodzy Państwo, to o czym dzisiaj przed chwilą tutaj przedmówcy mówili, ten program rozwoju Polski Wschodniej, czy obecnie wdrażany, realizowany rządowy program zrównoważonego rozwoju daje taką szansę. Szanowni Państwo, bardzo jestem wdzięczny, wszyscy jesteśmy wdzięczni, myślę, mieszkańcy powiatu łomżyńskiego, w szczególności panu ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi, tutaj obecnym parlamentarzystom, za wsparcie tego rządu. Powiem przykład. To, co jest bardzo oczekiwane przez mieszkańców terenów wiejskich, rozbudowa sieci dróg lokalnych. Zaniedbania wieloletnie dzisiaj mamy szansę odbudować, mamy szansę wyrównać. Powiem tak, w latach poprzednich budżet wojewody w ramach wsparcia dróg lokalnych wynosił około 40, 50, później 60 milionów. W roku bieżącym wojewoda podlaski ma do dyspozycji ponad 400 milionów złotych na wsparcie dróg lokalnych. Proszę Państwa, to jest niesamowita ilość. Pan prezydent mówił o tym, że miasto Łomża złożyło 12 wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat łomżyński złożył takich wniosków 10. Czegoś takiego jeszcze w historii, 20-letniej historii powiatu łomżyńskiego nie było. To jest tylko jeden z elementów. A proszę Państwa, we wszystkich obszarach, jeśli chodzi o infrastrukturę, jeśli chodzi o sprawy społeczne, to wsparcie jest nam tutaj w szczególności, nam mieszkańcom ziemi łomżyńskiej potrzebne. I proszę Państwa, bez dobrego zrozumienia, bez właściwego zrozumienia i bez wsparcia rządowego najlepsi samorządowcy nie będą w stanie wykonać planowanych czy oczekiwanych zadań. I proszę Państwa, takie wsparcie moim zdaniem, jestem przekonany co do tego, takie wsparcie gwarantuje pan Krzysztof Jurgiel jako wieloletni i samorządowiec, i parlamentarzysta, i minister. To, co potrzebne jest mieszkańcom wsi, to stabilna sytuacja na rynku. Pan minister Krzysztof Jurgiel, pełniąc funkcję ministra rolnictwa, taką stabilizację rolnikom z naszego powiatu, zresztą w całej Polsce, zapewniał. I drodzy Państwo, myślę, że osoba pana Krzysztofa Jurgiela jako kandydata w tej chwili do Parlamentu Europejskiego jest najlepszą kandydaturą, jeśli chodzi o zabezpieczenie naszych potrzeb, naszych oczekiwań, może czasami marzeń tutaj mieszkańców powiatu łomżyńskiego. Serdecznie zachęcam, zapraszam przede wszystkim do wzięcia udziału w tych wyborach. Zależy nam bardzo na tym, żebyśmy poprawili ten bardzo słaby wynik wyborczy, jeśli chodzi o frekwencję. Niestety powiat łomżyński był w ostatnich wyborach pięcioletnich na samym dnie, ja już nie powiem, jaki tam wskaźnik procentowy był, ale bardzo, bardzo niski. Liczę na to, że dzisiaj jest to zrozumienie potrzeby aktywności i wzięcia udziału w tych wyborach jest na tyle wysokie, na tyle duże, że ten wynik wyborczy będzie zupełnie inny, a pan Krzysztof Jurgiel odniesie sukces w tych wyborach. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę o pytania. Jeżeli są, to bardzo proszę. Wszystko jasne. Tak jest. Jeżeli nie, to może na zakończenie, panie pośle, proszę jeszcze raz parę zdań. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi, panu staroście, pani poseł, jako mieszkankom, mieszkańcy tego miasta i posłowi za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, na porozmawianie czy też przedstawienie sytuacji, jeśli chodzi o rozwój inwestycji w mieście, w powiecie i w województwie. To jest bardzo potrzebne, takie spotkania po prostu uświadamiają nam o tych potrzebach. I jeszcze raz serdecznie dziękuję, zachęcam mieszkańców ziemi łomżyńskiej do udziału w wyborach. Tutaj, tak jak powiedział pan starosta, był bardzo niski udział na terenach wiejskich, 18%. Musimy też właśnie pokazać, że Podlasie, ziemia łomżyńska, suwalska, chcemy korzystać z tych funduszy unijnych, z programów operacyjnych, a tym
wyrażeniem tego, że chcemy z tego korzystać, to jest udział w wyborach. To także jeszcze raz serdecznie dziękuję i zachęcam do udziału.